kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, sporo rzeczy się zmieniło, przede wszystkim w modyfikacjach. Wyszedł Real Time 2.0 i go dodałem, żeby troszeczkę jednak spowolnić rozwój miasta. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem, mieszkańców przybywało, o teraz akurat ubywa, ale nie nadążaliśmy z budową miejsc pracy i tak dalej, więc stwierdziłem, że po prostu zwolnimy to. Jednocześnie będziemy mieć więcej czasu na budowanie, a rozwój będzie nieco wolniejszy. I słuchajcie, dzisiaj też bym tak sobie pomyślałem, że chyba chciałbym tutaj nieco zmienić. Wiem, że czeka mnie dalej przebudowa tej strefy tutaj, ale jak ostatnio sprawdziłem, słuchajcie, jeżeli chodzi o ruch uliczny, widzicie, mam 68%. I dalej tutaj największy ruch odbywa się tu. I postanowiłem, żeby co nieco odciążyć. Wiadomo, tutaj no to nie możemy na razie zwracać uwagi, bo to tak będzie przebudowane. Więc żeby odciążyć to tutaj, ten kawałek, pomyślałem sobie, że może przesunąć rozjazd, nawet włączę ten, gdzieś w te rejony. Ten też, tego rozjazdu też się na razie pozbyć finalnie. Tu później zrobić rondo, aleja. I nie wiem, prawdopodobnie zamiast tutaj tego takiego no w zasadzie zjazdu połączymy dwie aleje w fajnym skrzyżowaniu i wtedy sensownie oni powinni tutaj się w miarę rozjeżdżać. A oczywiście wtedy zostawimy tutaj nad autostradą, pewnie zrobimy to jest alei wiadukt i tak dalej, więc tak to bym na razie widział. Ten kawałek tutaj, tak jak mówiłem, na razie bym całkowicie wyoutował. Okej. Ciachniemy tutaj. Dobra, no dodałem jeszcze tam parę modyfikacji, parę asetów, także co nieco się tutaj zmieni. No i tak. Tutaj ten kawałek też musimy wyoutować. Okej. Dobra. Tego się pozbędziemy. Dzisiaj odcinek nie twierdzę, ale może być tak, że będzie nieco dłuższy. Ale to się okaże. Dobra, jeszcze musimy wejść tutaj w podziemia, ponieważ tutaj nie będziemy potrzebować tego przejścia. Dobra. Teraz tak. Bierzemy sobie autostradę. A jak ta autostrada nam pobiegnie, tak pobiegłem tutaj. Jakie miejsce już zajęte? Co to? A, filar jeden został. No. Serio. Tak, dobra. I znowu piszemy tą autostradę. Dobra, pięknie, ładnie. Tu prawdopodobnie to zostaje jak jest. To możemy na razie też wyoutować. A to też wyoutujemy. Okej. Okay. O Boże, ale zaraz sobie kichnę. Cia! Na zdrowie, Husiałku. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, i teraz tak. W sumie teraz tak, moment. Jeżeli jesteśmy w tej autostradzie, to tutaj chciałbym sobie zupgrade'ować ten kawałek. Dobra, myślę, że sticknie. Okej, okay, tutaj cak, może dotąd. Teraz musimy, może być w sumie to. Na ile? 12? Dobra, 12 sticknie. Tutaj wychodzimy sobie na 0.
Okej. Tutaj też wychodzimy na zero. Dobra. Tak. Tak, dobra. I teraz weźmiemy sobie to nabrzeże. Tylko tam to z drzewkami. No i do rady. Z drzewkami to będzie kicha, no bo stają w drodze. Dobra. Okej. Okay. Tu musimy ten kawałek nieco obniżyć. Aha, dobra. Żeby tutaj. No, come on. Okej, okay, i jeszcze tutaj. Dobra. Tak samo tutaj. W porządku. I tak samo tutaj. Okej, okay, w porządku. W sumie jeszcze tutaj można by też ciutkę obniżyć, żeby było więcej równo z tym. Dobra. Okej. Okay. No i dobrze jest. To będzie autostrada. No i teraz musimy wziąć jakiś sensowny rozjazd. Najlepiej na dwie strony. Tu bym w ogóle poszedł jeszcze, słuchajcie, w formowanie ziemi. Okej. Okay. Formowanie ziemi. No wiecie, o co chodzi. Tak sobie myślę, że tutaj nawet fajnie by było, żeby nawet całą tą górę tutaj zniwelować. Odzyskałbym sporo tutaj terenu, a górę zostawić tylko tutaj, nie? Tutaj bym naprawdę multu fajnego terenu odzyskał. Spróbuję to zrobić, ale na kopii. Zrobię kopię z save'a. Zobaczymy wtedy, jakby to wyglądało. Dobra. No w sumie, wtedy tutaj autostradę i połączyć się nawet tu gdzieś z autostradą jeszcze kolejną. Bo to w sumie taki nieużytek zostaje, a tak to byśmy patrzyli, byśmy mieli miejsca jeszcze. A zostawić góry tutaj, wiadomo, nie? Dobra, na razie tutaj tym się zajmujemy. Myśleć będę później. Dobra. Teraz potrzebuję. O właśnie, i to myślałem. Aha, bo tu jest też z autostradą. Dobra, to nie. Mamy coś takiego. To jest autostradowe akurat. To też. No to by może nie było głupie, bo mamy wtedy tutaj autostradę, ale znowu tutaj. Bez potrzeby jest ten. To by też nie było złe. To jest akurat w innym kierunku. To się nie wydaje złe. To takie bardzo proste. To również.
chyba będzie trzeba iść w którejś... Znaczy nawet w tonie później. Wydaje się takie dosyć przyjemne. Bo kurczę, zwężenie nam tu robi Hallander. Jak to w ogóle wygląda? A, na tej zasadzie. A to jest w ogóle dwupasmowa autostrada. To odpada. To odpada. My potrzebujemy czegoś. Tutaj w zasadzie podobnie, tylko musielibyśmy zrezygnować z tych dwóch. To jest coś takiego samego. Znaczy to nie było tam złe, nie? W sumie tam się sprawdzało akurat. Może nawet pójdziemy w to. Tutaj caknę. Okej. Nic takiego kurczeńczego. Ewentualnie coś takiego. Can you hear it? Listen closely. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. W ogóle mi tego tutaj nie łapie na tym. Nie? Thank you for listening. To łapie mi na tym. Mind Radio. This is your host Katie Calloway. We're packing those nasty negative thoughts back in the closet. To jest w ogóle na zewnątrz, czy to jak to jest? Aha, bo to jest na tej zasadzie. A nie da się tego. Nie da się tego zrobić tak, żeby go nie zagłębiać. Nie chciałbym zagłębiać tego. Wiecie. Chyba się nie da. Nie. Tak, bo tu jest tunel, okej. Okay. O Jezu, jaki wysoki. Jeszcze ze stakadą taką na górze, bez sensu. Też mamy tunel pod spodem, ale to jest akurat też akurat dobre w miarę się wydaje. Bo dosyć długi jest rozjazd z tego. O, tu się nam podłączy, lol. O, i to się wydaje akurat takie troszeczkę no lepsiejsze. Dobra, to zostawimy. Dobra, to musimy tylko zrobić małe... Tak. A tu co się stało? Taki disaster? Jezu. Wziąć w takim wypadku. Tak. Okej. Okay. Tu musimy wziąć to ustrojstwo. Jest okej, okay, ale jakby tak trochę. No, teraz lepiej. Dobra, tu na razie zostawimy tak jak jest. No to musimy, słuchajcie, iść od razu. Ile tu mamy? Trzy pasy. Więc pasuje też, żeby zjazd do... Z tego był też również trzypasmowy. Trzy pasy wjeżdżają, trzy pasy zjeżdżają, nie? Jezu, to znowu będzie się robić. Serio. Dobra. Tu będzie ta aleja, tu będzie ta aleja, no. Zdupcze będzie kolejne rondo. Dałbym jakieś takie na 60.
70. Myślę, że na 70 będzie ok. Tutaj mamy te z trzech pasów. Więc też pójdziemy w trzypasmowe. Tylko, że w tej formie. Ok. Jednocześnie od razu, słuchajcie, tutaj pozbędę się przejść dla pieszych. Okej. No i tutaj rzecz jasna będzie aleja, więc pewnie polecą nam te budynki. Co to jest w ogóle? Police Station. Show. Ty. Okej, teraz. Cach, cach. Aha, tak, bo ja miałem anarchię włączającą się. Co tutaj się ten teguje? Dobra, poruszę tym jeszcze raz, żeby... Dobra, teraz jest git. Łe. Ci nie mają dojazdu, ale ci i tak dojazdu nie będą mieć. Rondo tutaj trzypasmowe, więc musimy też zrobić trzypasmowe. A mamy taką drogę z... Sześciopasmowa droga z liściem i ścieżką, właśnie ścieżka rowerowa od razu. Może kiedyś to będą jeszcze, wiecie, znaczy buspas nie byłby też zły tutaj, nie? Tramwaj, ścieżka, a najlepsze była ścieżka rowerowa plus tramwaj, czy tak, plus buspas. Ale czegoś takiego akurat chyba widzę, że nie ma. Ścieżka rowerowa. Sześciopasmowa droga z torami, tramwajami, ścieżkami rowerowymi i buspasami, no właśnie. Tory tramwajowe. Też tory tramwajowe, a to czemu kurczę nie ten? Buspas i ten. To jest idealne połączenie akurat. Ale po co ten tramwaj akurat tutaj teraz jeszcze? Patrzcie. Jest ścieżka, jest buspas. No i tramwaj od razu jeszcze. Ależ mi ten tramwaj tutaj popsuł. Czekaj, bus lines plus ten, o kurde. Łocie. Ale jakbym taką aleję tutaj walnął, nie? Czekajcie, spróbuję zrobić taki przymiarkę. Czy w sumie nie byłoby to złe chyba, nie? No główna aleja przez miasto, nie? To nie wiem, czy ta aleja nie lepsza byłaby tutaj, nie? Bo tu mamy dworzec jeszcze. Kurde, ależ mi to dało teraz do myślenia. A jakbyśmy chcieli później połączyć do takiej zwykłej, to jak wygląda takie połączenie? Tak se wygląda. A do ronda połączenie z takiej tej olbrzymiej? Nie, wiecie o co chodzi? Czekajcie, spróbujmy zrobić tak i spróbujmy to upgrade'ować. Do ronda jeszcze, nie?
mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów w jedną stronę i sześć pasów w drugą. 12 pasów. No fajnie jest ten. Fajnie, że jest taki pas zieleni na samym środku, nie? Ale kurde, nie, to jest za... Przynajmniej na razie tutaj tego nie wciapnę. Znaczy to w ogóle mamy tramwaj, autobusy i rowery. No to też fajne, że tramwaj jest w środku. Autobusy, no to nie jest złe, jeżeli robimy już ten pod transport publiczny, to nie jest złe. Kurde, korci mnie ta aleja strasznie, żeby opuścić przez środek miasta. Ale obawiam się, że to będzie za dużo. A w ogóle przy tej alei można budować? Można. Na razie bym chyba puścił no, zwykłą tą. To może właśnie ze ścieżką rowerową, nie? Mam jakoś zwykłą ze ścieżką rowerową. O, przejście po samą drogę ze ścieżkami rowerowymi, dokładnie. Co tu jest takiego? A, śmietniczek, no kurde. Serio, nie wcisnę tego gdzie indziej? O, tu wcisnę, dobra. Na razie też w sumie nie mamy takiego ruchu w mieście tutaj, żeby cisnąć też nie wiadomo jaką tą. Na pewno byśmy... Zrezygnowałbym z tego tutaj skrzyżowania. To zostawił, ok. Co tu znowu jest? Komisariat policji chyba. Te. Przeniesiemy go tutaj. Dotąd wystarczy, no bo to już nie będziemy cisnąć tego. Dobra, musimy naprawić oczywiście tutaj strefę od razu. Dobra. Okej, tu też naprawimy. Tutaj. Tu. Są ten jeszcze. Dobra, tutaj biura weźmiemy stąd na razie. Okej. To musimy zrobić. To zrobimy normalne skrzyżowanie po prostu. Przynajmniej na razie. Później się okaże, jak to będzie. Dobra. Okej, tu byśmy teraz chcieli tak. Tu byśmy przycięli też, żeby tu nie robić niepotrzebnie skrzyżowań. Dobra. Tu byśmy chcieli tą uliczkę.
Tak. No, come on, dobra. To byśmy drogę zaktualizowali dotąd. Okidoki. I to możemy tutaj wpuścić dalej, jak było, żeby te budynki po prostu nie zniknęły. Okej, musimy teraz znowu uzupełnić braki. W sumie ten kawałek możemy całkowicie wyoutować. Tu jest co? Tu jest to, to, to. Cak. We all want to be prepared. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. That's where final insurance comes in. Tak. We provide peace of mind for when you rest in Dobra. Peace. For a small monthly sum, you can spend your final years knowing that final insurance has everything taken. Ścieżkę rowerową tu mają, więc tu puścimy zaraz jakąś jeszcze ścieżkę. No i właśnie nie wiem, czy to jest bardziej ten, czy ten w ogóle hałasuje. Bo tu myślałem na tym skrzyżowaniu zrobić parę biur. No bo w sumie tutaj biura wydają się w porządku. Tu bankowo. So, take a trip into the wild at Dinosaurus. You can dine there. Tutaj też. Okej. Okay. W sumie się tak nie budują tutaj. Więc. Dobra. Na razie tutaj nic nie będę dodawał. Zobaczymy, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, jak z tymi tu. No to bym sobie zrobił jakieś sklepy czy coś, ale to nie wiem, czy te sklepy nie zrobił tutaj bardziej, wiecie, jakiegoś problemu, więc na razie po prostu damy tutaj jakieś drzewa, damy drzewo kwitnące, drzewo liściaste, okej, drzewo zielone, w porządku, okej, nawet to też możemy dać. Różkę jabłon to nie. Mały krzak może się przydać. Okej, okay, myślę, że jest ten. Siła, wielkość. Może troszeczkę zwiększym na 140 może. Będzie ok. Na 24. Slope limit 40 nie będzie. O! Które takie brzydkie drzewo, takie jasne. Jakieś takie jasne drzewo mi się tutaj. Drzewo kwitnące to by było to? No, drzewo kwitnące. Na podglądzie wygląda inaczej, ale tutaj jak się je posadzi, to jest jakieś takie inne. Takie paskudne, ale możemy nawet siłę zwiększyć do jakichś 40%. Teraz lepiej. Dobra. Okej. Ja wiem, że tutaj wyskoczy wtedy, że wiecie, że pożary, nie? Ale z drugiej strony lubię, jak w mieście jest zielono, nie? Patrzcie, od razu lepiej, od razu inaczej to miasto wygląda, jak jest pyk, patrzcie, drzewa, nie? Zwiększymy tutaj, cyk. Dobra. Tutaj, tu gdzie mogę, to też zasadzę. Okej. Okay. Pięknie, ładnie, tutaj też. Kurde, nie powiecie, że nie mieszkalibyście. Ogólnikowo, no w Tarnowie, słuchajcie, tu gdzie mieszkam, no nie ma jakoś specjalnie dużo drzew, nie? Ale na przykład
jak się jedzie do Stalowej Woli na przykład, nie? Stalowej Woli, jak się wjeżdża do, no już prawie że do miasta, są takie, no wjeżdżasz tak, jakby to miasto było autentyk w lesie. No, super wygląda. Mimo, że to oczywiście mała mieścinka, nie? Ale wygląda fajnie, wygląda naprawdę fajnie, zacnie. Dobra. Patrzcie, kurde. Patrz, wjeżdżasz, no... To. Elegancja. Dobra, czyli tak, na razie tutaj to połączenie by mieli w ten sposób. Puścimy im ten. Ten dworzec tutaj, kurde, nie wiem, nie do końca mi to pasuje w ten sposób, tak jak jest to. Więc ja nie wiem, czy to jeszcze finalnie czegoś nie pozmieniamy, ale na razie nie ruszam, bo nie mam na to czasu, żeby ruszać tą kwestię. Ale coś bym tam zmienił. Czemu tu się tak korkują? Dlaczego tu jest tylko jakby jeden wjazd? Zróbmy może pierwsze co, to zakaz parkowania tutaj. Tu akurat nie ma. Dobra. I tu wszyscy się pakują, żeby skręcać w jedną ten i... Wszyscy tylko na jednym pasem. Pierdziele. Dobra, musimy to jakoś rozwiązać tutaj sensownie. Więc wiadomo, to będzie ten pas, to będzie ten pas, to będzie ten pas. Ale z tego pasu możecie też jechać tutaj. Tym pasem możecie jechać tu. Tym pasem możecie jechać tu, wiadomo. Ten pas będzie służył do tego. Ten pas tu. Okej. Ale tu wam wyłączę możliwość zmiany tego pasa. Tutaj też musimy zarządzić co nieco. Dobra, lewoskręt, wiadomo. Tu i tu. I prawoskręt. Cak. 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 Okay, z tego pasa mogę jechać na ten. Też nie, zróbmy inaczej jeszcze. Czekajcie, co to jest wtedy ten? Aha, to jest droga z pierwszeństwa, to jest tak. Zróbmy tutaj tak. Dobra. Inaczej jeszcze. Tu jest chaos teraz. Daj pauzę. Prawoskręt. Ok. Pyc. Dobra. Tylko, że tutaj znowu muszę im dać tą możliwość zmiany pasa ruchu, przynajmniej tutaj. Bo jak oni użyją lewoskrętu, czy sorry, prawoskrętu tam, to nie będą mogli zmienić pasa. Może inaczej zrobimy tak. Ci tutaj, niech mają to, że tutaj przed światłami już, przed skrzyżowaniem nie mogą zmienić, ale będą mogli zmienić tutaj. Bezpośrednio wjeżdżając na ten odcinek. Okej. To skrzyżowanie z ludźmi tutaj też nie jest dobre, więc tym ludziom
zapiszemy możliwość przechodzenia przez przejście, czyli nie ma tu przejść. Niech idą gdzie indziej. Zrobimy tutaj po prostu takie za chwilę podstawy tego. Ale tak sobie pomyślałem, żeby tutaj im jeszcze dać pierwszeństwo. Tu też się motają, widzę, więc tutaj już wyłączymy im przejście dla pieszych. Możliwość wjazdu na zablokowane jak najbardziej. Ale jednocześnie tutaj jeszcze damy znaki. A jak nie, to włączymy tu sygnalizację świetną. Spróbujmy, zobaczmy co, jak będzie z sygnalizacją świetną. To by pasowało, żeby tu było dłużej czerwone, kiedy oni mają tu skręt do lewo skrętu, to żeby ci mieli czerwone. Wiem, że dało się to ustawić jakoś. Ustaw czasową sygnalizację świetną. Aha. Czemu nie mogę? Widzę, tu mamy... Szkoda, że nie mogę zrobić tak, żeby każdy pas, czy tak powiem, miał swoje światło. No właśnie, widzicie, zmiana trybu. Czekaj. Prawoskręt na wprost. No dobra. To mi nic tu nie daje. A czekaj. Licznik 0. A ile samochodów ma przejechać? Dajmy, nie wiem. To mogło w zasadzie jechać cały czas praktycznie. Niech przejdzie na przykład 20 samochodów. Ale czekaj, no to sygnalizacja ręczna. Wolałbym, żeby to było właśnie ten. W ten sposób, tak samo tu, nie? Jak zrobić, żeby właśnie, bo widzicie, to chodzi o to, że jak ci mają ten... lewoskręt, to żeby ci z przeciwka nie jechali. Wolałbym, żeby oni mieli, po prostu mieli czerwone i dopiero później jechali jak ci, nie? Może ewentualnie jeszcze. Pierwszeństwo, no ale co, dupa. Chyba, że ci ten. Ci w ten sposób. Mogę mieć znaki i ten. I jednocześnie sygnali. Aha, no właśnie, to też się wyklucza.
kurde, szkoda, że... Daj mi możliwość jeszcze zmiana tym. Kurczę, to by było takie idealne, żeby sygnalizację świetlną ustaw czasową. Ale momento. Dodaj krok, dodaj skrzyżowanie do tego węzła sygnalizacji usłyszenia. Dodaj krok, dodaj skrzyżowanie. Na innym skrzyżowaniu by jej dodać, żeby dwa skrzyżowania dodziały na jednej... Aha, na nich jednocześnie. Aha, czaję, okej, okay, czyli mogę dwa skrzyżowania ustawić jednolicie i wtedy będą... Okej, okay, okej, okay, czaję. Minimalny czas. O. Skasuj, dodaj krok. Spojrzenie przepływu jest równy 0, współczynnik oczekiwania 0. Minimalny czas, nie wiem, dajmy 20, ale co to jest, sekund, minut? Maksymalny czas, nie wiem, 40, nie? Nie wiem, współczynnik przepływu jest równy. Dajmy i zobaczmy, co się będzie działo. Co, niby czerwone mają i co, i jadą na czerwonym? Zielone, okej. Okay. Tylko teraz w sumie nam się skończył nam się ruch jakiś taki większy. No ale dobra, mają zielone. Ale to dalej nie rozwiązuje tej sprawy. Dalej nie rozwiązuje mi, słuchajcie, tego, że... Czemu tu się nie da zrobić w ten sposób? Żeby to jeszcze miało, nie? Żeby tu można było dodać pas 3 i na przykład i ten pas ma swoją sygnalizację świetną, nie? Ale widzę, że jakoś tak się w sumie oczyściło dosyć. Nawet nie ma takiej tragedii. Mieliśmy 68% tego? Mamy 81. No patrzcie, pozbyłem się tego idealnie. Nawet tutaj. Tylko weźmy pod uwagę, że jest 16 godzina. A miasto zaczyna już jest po godzinach szczytu, to było około 15 są z godziny szczytu, więc nie jest źle. W każdym mieście godziny szczytu oznaczają korki. To myślę, że wydaje, że chyba może tak zostać. Tą sygnalizację świata na razie tu zostawię. Standardową. No niestety, no nie da się zrobić tak, żeby wiecie, nie? Żeby było tak, że każdy pas ma osobną sygnalizację. Szkoda. Że rowery są. Widzę, że biura też się wybudowały. Ale ogólnikowo muszę przyznać, że ładnie, ładnie. No wie, nie wiem jeszcze jak tutaj z tym, nie? Z tymi pociągami. Ewentualnie pozbyć się tej rzeczki, no ale to są... Troszeczkę spoko. Ewentualnie trochę ją opuścić w ten sposób. Tu. Stąd. Tutaj, a tutaj się jej pozbyć. Wtedy miałbym więcej miejsca na ten tutaj jeszcze. No jest taka szansa. Wtedy byśmy zrezygnowali.
że stay tu. To by poszło wtedy inaczej. To by poszło bardziej tak tu. O! A z tej by się zrezygnowało, to by była normalna jakaś droga czy coś. I możliwe, że z tej też by się zrezygnowało z takiej szerokiej tutaj wtedy. To będę musiał zrobić, słuchajcie, następnym razem. Zobaczę, czy... Czy troszeczkę można by opuścić tędy, nie? Że tutaj sobie płynie i tutaj sobie będzie wychodzić zamiast tu. Jest to do zrobienia, nie? I wtedy byśmy mieli w sobie w centrum miasta wtedy ten dworzec, kolej, nie? Bo tutaj byłyby ciąg dalszy w sumie bloków i tak dalej, czy tam jakiś biur, czy cokolwiek, nie? Tak bym to widział. Myślę, żeby się dało. Dobra. Ale w sumie w pierwszeństwie, słuchajcie, jest później przebudowa tego jeszcze. Ja spróbuję sobie przygotować oczywiście ten rejon, ziemię, a jak to będzie wyglądać finalnie, to się zobaczy. Aha, w ogóle jeszcze miałem sobie zobaczyć, czy są jakieś te nowe budynki, bo tam poddawałem trochę. Substacje i tak dalej, to takie są poddawane. Od wody chyba nie dodawałem nic, nie? Tutaj też z tego chyba też nic. Jeżeli chodzi o szpitale, chyba nic. Chyba do straży dodałem jeden budynek. Aczkolwiek... A może i nie. Policja i tak dalej. Mamy tutaj te banki, giełda i te sprawy. Edukacja bez zmian. Aha, dodałem ten budynek kampusu. Na razie, bo to jest chyba miejsce dla uczniów 4500, to jest jako akademik. Także okej. Okay. Myślę, że za niedługo, słuchajcie, bo na razie mamy tą politechnikę, nie? Ale chciałbym jeszcze iść w szkołę humanistyczną albo uniwerek, nie? Albo co? A muzea w ogóle mam. Wow. No myślę, że w uniwersytet można by jeszcze było iść w przyszłości. Autobusy. W zasadzie bez zmian. Tramwaje. Jeszcze nie wiem, czy robisz tutaj tramwaj w tym mieście, czy nie. A co to jest? Pokaż. Aha, taka dróżka. No dobra. Tu mamy metro. A to akurat spoko, pociągi, no to już wiemy, bo już robiliśmy statki. Widzę, że mamy już ten towarowy i port. O, aha, tak, bo to 30 parę tysięcy było do tego. Lotnisko, no to na razie jako tako nie. To lotnisko z grubszej rury to też nie. Kolej jednosztowa też na razie nie będziemy wykorzystywać. To będzie w górach, taksóweczki, pani potrzeba. Wycieczki, węzły komunikacji pasażerskiej, te są też fajne. I mamy jeszcze taki asset. Dobra. O, i tutaj, słuchajcie, dodałem sobie do starego miasta, które będę też budował. Zaraz wam pokażę, jeżeli to znajdę. Ale powiem wam, że są... Że to będzie gdzie indziej. Czemu to jest w tym? Co jest? No dobra, jest w tym akurat, bez sensu, ale miało być finalnie gdzie indziej. No, co, nie znajdę teraz tego? Nie powinny być, słuchajcie, jeszcze... Powinny być pomniki. O, dodałem w sumie, słuchajcie, też do parkingów. Takie miejsca, na przykład parkingowe, linie i tak dalej. Ale powinny być jeszcze... Place, nie place. Hotele.
Ty, no ale... Co to jest w ogóle? Aha, parking, no dobra, ale słuchajcie... Chyba, że to będzie tutaj gdzieś, w tych monumentach? Słyszę, dużo tu się odblokowało, już widzę. Halas, pomyślałem, że do Quidditcha. Z Harry'ego Pottera. Stadiony to nie... O, są! Patrzcie, kurde, jakie to, ale widzę, że nie wszystkie odblokowane. Ale niektóre są kozackie. Patrzcie. Nie? Mhm. Czujesz to? Albo taki? Typowe stare miasto. Czy na przykład taki? Nie wiem, czy to trochę takiego Lenina przypomina, ale to... To też jakiś... Może nie zagłębiajmy się, co oni tam robią. No ale jest. Tutaj chyba bez zmian. Stacja badań nad klimatem. LOL. Nawet nie widziałem, że coś takiego mam. Stacja badań nad klimatem prowadzi pomiary związane z ciśnieniem, wilgotnością i pogodą. Dzięki nim mieszkańcy mogą otworzyć dokładniejsze prognozy pogody. Ale jaja. Fajne rzeczy mi się tu odblokowały. Słuchajcie, wiecie, ile tutaj rzeczy będziemy budować? Kurnia. McDonaldu. Oh my god. Biblioteka akademicka. O, proszę. Takie widzę nowoczesne budynki na faktycznie taki biznes park. No, to mamy w sobie teraz sporo tego. Dobrze, słuchajcie, co by nie przedłużać dzisiaj, bo i tak mamy prawie godzinę, 52 minuty. Ale czasami niektórzy lubią takie dłuższe odcinki. Także cóż, przychód z 10 minut dosyć kiepski. Ale spokojnie, ogarniemy i to. Dobrze, także cóż, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, no i hej, hej.